Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelusa, to jest Brewpub Simulator. Proszę Państwa, gra od Movie Games, która jest w wersji demo, weszła 6 lutego 2023 roku. Możecie ją sobie pobrać ze Steam i ograć. No i traktuje o ważeniu piwa. I chciałbym oczywiście Państwu pokazać tę grę. Jeżeli chodzi o opcje, niestety nie mamy w tej wersji języka polskiego, ale docelowo w pełnej wersji ma być. Jeśli chodzi o ustawienia graficzne, ultra w rozdzielczości 2K 144 Hz, czyli 144 klatki. No i audio, wyłączyłem muzę na wszelki wypadek, ponieważ nie wiem, czy nie byłoby problemów z prawami autorskimi. Klikamy sobie New Game. No i zaraz zobaczymy, o co w tej grze chodzi. I proszę uprzejmie. O, prawnik. Proszę bardzo. Dobra, nie opóźniajmy, jak sam powiedział. Would you mind spelling your name? I need to put it in the paperwork. Ty nie wiesz, jak ja się kuźwa nazywam? No, oczywiście, że się nazywam Pabelus. Jestem mailem. Proszę bardzo. Excellent. No, dokładnie tak. Twój dziadek zdecydował, że bar trafi do członka rodziny, kto tam, wiecie, spełni te jego wszystkie wymagania, więc prawdopodobnie to będziemy my. A to można wyjść? Można wyjść. Menelu, wypertaler spod mojego pubu, kuźwa, to jeszcze zamknięte jest. Mimo, że drzwi otwarte, to zamknięte. Ale możemy wyjść, patrzcie, jak tu jest ładnie. Takie Miami Vice trochę, takie policjanci z jajami, Downtown West, proszę bardzo, elegancko. I ludzie nawet chodzą. Oczywiście trochę przejaskrawiona ta grafika, ale że to demo, to może się później to nieco stonuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niemniej jednak, co to jakaś wyprzedaż? Taniciuszek, czy co to jest? Ach, kurde, wcisnąłem spację. I have nothing else to do, so... Aha. You are not ready, just look around. No dobra, no jest syf, no ale co to ja poradzę, no? Czyli ja go nie zrobiłem. No dobrze. First of all, clean it up. Ja Państwa bardzo przepraszam za takie moje pokasływanie, ale się trochę zaziębiam i bardzo fajna siatka tutaj jest. No i przepraszam za pokasławanie. Żeby to obracać, to mamy nacisnąć i przytrzymać kontrol i ruszać myszą. Okej. Nie, ale siatka fajna, podoba mi się takie rozwiązanie, bo przynajmniej można to równo w miarę postawić, więc elegancko. Postawmy to krzesło tutaj, to postawmy obok, to trochę aha, nie da się przesunąć, bo już za blisko tego drugiego. No dobra, obróćmy sobie ładnie, pyk, teraz to, pyk, nie no, rozwiązanie fajne, podoba mi się. Dobra, pewnego dnia będziesz mógł dekorować to miejsce, ale na razie mamy się zająć zepsutymi rzeczami, okej. Okay. A, i to są te krzesła. Replacing old items, dobra. O, i tu fajne, bo wystarczy nacisnąć X-a. Za 3 dolce sprzedajemy, aczkolwiek ja bardziej wolałbym odnowić te krzesła i sprzedać za 6 dolców, ale to... Kto by na to zwracał uwagę? Już mam 9 dolców. I guess it should be enough. No, dobra. Did you get... A jaką paczkę? Nie ma paczki. O, what the package? What package? A, go to the back. Dobra, no to chodźmy tutaj, bo... O, jaki karton. Dobra. A ten karton to tam będzie tak stał? No tak, nie znika. No dobrze. Now go to the kitchen. A gdzie się kuźwa znajduje, ty? W kiblu? You have all ingredients to brew your first beer. Dobra, mamy wszystkie składniki, żeby ważyć nasze pierwsze piwo. It's a simple recipe. I'm sending it to you right now. Dobrze. Good luck with your first beer. Dobrze. Życzę nam powodzenia z naszym pierwszym browarkiem. Elegancko. No kuźwa, Will. Spierdzielaj, kuźwa.
American Pale, ale japa. Ale apa. Nie, to ale się czyta. Dobra, unpacking the items. Dobrze, mamy nacisnąć i, żeby wejść do naszego ekwipunku, proszę uprzejmie, mamy cokolwiek wziąć w rączkę i gdziekolwiek postawić. Dobra, to postawmy to tu. Elegancko. Aha, i rozpakujmy teraz wszystkie rzeczy. Proszę uprzejmie. Pyk. Dalej. Pyk. Dalej. Pyk. Aha, to garniak jest. No, ale no dobrze, no to może też tutaj stać. Dobra. Press, naciśnij T. Zobaczcie, kurde, tutaj to całkiem nieźle może to wyglądać. Całkiem rozbudowane to może być w przyszłości. O ile twórcy nie porzucą. Mamy... Aha. Mamy tutaj przepis. No to dobra, przypnijmy go. I zamknijmy ten tablet. I teraz find and pick up the big pot. No to to. Dobra, teraz umieśćmy go na kuchence. No to pyk. A nie. My mamy nalać 5 litrów i 300 ml wody. A czy mógłbyś się wsadzić, kuźwa? Okej. Okay. O cholera, ale to się szybko leje. No i przerżnąłem. Kuźwa, co za mogiel. A, tu każą mi postawić. No dobra, proszę uprzejmie. Teraz tak, mamy to, ten składnik dodać i tego składnika ma być litr 30, ale to z takiego opakowania? A to nie, oni się nie pomylili? No dobra, no litr 30, ale ja pierdykam, ty kuźwa, co za mogiel. Mhm. No dobra, to sobie poczekamy. 1300 ml no musimy wlać, nie? Tutaj dna nie ma w tym. Ale przynajmniej tu nie przerżniemy, nie? Bo tam z wodą to trochę przegiąłem, Paweł, ale to no widzieliście jak to leci, nie? A tutaj elegancko można było dozować. Dobra, czyli to odstawiamy. Teraz tak, co tutaj? To jest chyba nie wiem co to jest. Chmiel to jest chyba. Pyk. I tego mamy 10 gram. O, no i już, i elegancko. Dobrze, nie za dużo. Dobra, i co? O, masz. No kuźwa, to nie na tym palniku. Dawaj, ale kuchenka niezła. Dobra. I co my tutaj mamy? Aha, mamy poczekać, aż to się zagotuje do 100 stopni. Dobrze. O, już buzuje. Okej. Okay. Aha, i teraz mamy czekać 60 minut. No to dobra, to czekamy, nie? Co tam będziemy się tętygować? Czekam. Już 20 minut minęło, także. No i jeszcze pół godzinki. Jeszcze 20 minut. Cierpliwość. Jeszcze 15. Kogoś też już to wkurza? Dobra. I... A, czyli wyłączyć mamy teraz palnik. Aha, i mamy czekać, aż to osiągnie temperaturę pokojową 21 stopni Celsjusza. No dobrze. Oczywiście, możemy. Jak najbardziej. 21, dobra. I teraz... Aha, i teraz mamy jeszcze ten ostatni składnik tutaj dodać. Okej. Okay. I tego ma być 5 ml. 5, no tak. Jak ja mam to, kuźwa, zrobić tak precyzyjnie? Bo mi to po 10 sypie. Tak krótko nacisnę. O, to się po 10 syp. Ach, tu amount się... Kurde, dobra. Nie skomentuję tego. Dobra, pick up the big pot. I co? I teraz mamy przelać to tutaj. Aha, okej. Okay.
Dobra, już mieliśmy taką jedną grę, gdzie serwowaliśmy zupę i wiemy, co z tego wyszło. Ale chyba udało się. Stój! O Boże! Dobrze. Postawmy to, nie wiem, gdzieś tutaj postawmy. Pyk. Okej. Okay. Look at the fermentation bucket and press E to put a lid on it. Dobrze. No to E. Aha, i teraz mamy czekać, aż to sfermentuje. Pół dnia mamy czekać. Dobra. Dobra, i co to już? Koniec? Press Enter to customize your beer. No dobra, no to Enter. Dobra. I teraz musimy nazwać. No to oczywiście to będzie siuwak z Pabellusa. Bo to musi tak być, o. I możemy sobie etykietę nawet edytować, proszę uprzejmie. To nie wiem, to zobaczmy, tak, to niech będzie kółeczko. Tego koloru, o. Do tego, no może być... No nie wiem, no takie powiedzmy, wszystko jedno. Ale czarnego koloru i logo, to nie wiem, takie, ale koloru białego. O, i confirm. Albo, może takie? O, niech będzie takie. Dobra, potwierdź. Ale, aha, za mojego siuwaksa to trzeba zapłacić tak ciut więcej. No. 5,20. Myślę, że dobrze. Okej, okay, i co teraz? Press... Aha, to już się odpinowało, nie? I co teraz? Good morning, Mr. Pabellus. Good morning, ciulu. No nieźle, nieźle, dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że... Aj, dobra, no to zapraszamy do degustacji, no. Aha, friends of mine will visit... Aha, z przyjaciółmi, kuźwa. Are you ready for your first client? No czy ja jestem gotowy? Ja bardziej gotowy nie byłem. No sure, oczywiście, że tak. Nie jesteś. Ale dlaczego? A, kuźwa, nie przelaliśmy browara do kega, dobra. No nie, no dobrze, to chodźmy. To idziemy. No tak, rzeczywiście, no jakoś to trzeba... Tu mamy beczkę, proszę bardzo. Elegancko. No i dropnijmy to tu. Trochę tam mała taka beczułka jest. Dobra, teraz to i gdzieś blisko tego mam. Dobra, teraz węża. Tu podepnijmy i put the fermentation bucket high. A, dobra, do góry trzeba podnieść. Ok. Dobra, 6,75 wyszło. No, okej. Okay. To się z powrotem. Ty, paruwo. Kuźwa, tego węża trzeba odczepić. And remember to connect keg and the shank. Dobra, zamknij się teraz, kuźwa, bo ja tu mam gruby problem. A i disconnect. Disconnect węża, okej. Okay. I wąż dyskonektowany. No, kuźwa, ty... To metalowy wąż jest? Może i tak. Dobra. Proszę bardzo, jaki piękny tu. Siuwak z Pabellusa, etykietka jest, jest. Dobra. Connecting the pickup connection tube. Ale to ja, ale że co, to tu ma stać? No dobra, i? Podłącz, tak, i teraz, aha, tu... Now you can put siuwak z Pabellusa on the menu. Dobra. Elegancko. Dobrze. Look at menu and press... A, dobra, tam mamy wyjść. Mamy przycisnąć lewy przycisk myszy i siuwak z Pabellusa add. Elegancko. Close. Yes, proszę państwa. Now you will need to order some glasses and you are ready to go. Dobra, musimy szklanki kupić. Kuźwa, jak to się robiło? Czekajcie. A, te, właśnie. Bo to tak trochę niestandardowo.
Add box with glasses to your cart. Press order to purchase it. No dobra, no to co? 6 takich szklanek, nie? I... A ta miska to na orzeszki, czy na co? To ciekawe. Dobra. Za $6 kupiłem. Now press I to open your inventory and pick the box with glasses. Ale przepraszam uprzejmie, a paczka? Dobra. Idziemy na półkę to dać trzeba. No dobra, samo się rozpakowuje. A nie tak jak w Trader Life Simulator 2. Ready to open the doors? No kuźwa, oczywiście. This time you are. No, you are ready, dobra. Gdzie moje klienty są? Zapraszam. Menela nie zapraszam. Jakaś dziewucha. Pokaż japę. No siema. Ależ ty wydzierana jesteś, ale już widzę, że ty chyba darmowym asetem jesteś, wiesz? No. No dobrze, no ale co dalej? Just smile and be nice to your customer. A dlatego też muszę? The expectation won't be too high right now. You are just at the beginning. Dobra, tam przestań dupę zawracać. Look at the open side. A, bo to widzisz. No, nie można tak wcześniej, tylko kuźwa pierdzielić trzeba. No i gdzie te moje? Na browarek może? Idzie ziomuś. No już idę, za bar, za kontuar. Zawsze o tym kuźwa marzyłem. Siemano, ale ty jesteś brzydki. Ask for preferences. No dobra, dawaj. Hey, apa please. No dobra. Jak to się teraz robi? Że po prostu bierzemy szklanicę, jak rozumiem, tak? Kuźwa, nie stłucz tego. I teraz, co? Pyk. Dobra. Hold. A to on powiedział, ile on chce? O, kutwa. Dobra, to tak. Proszę uprzejmie. Trochę się rozlało, ale... O, panie przychodzą do mnie. Ale ta to chyba jakaś zdenerwowana, znaczy. Proszę pani. Customer. No proszę pani, bo w cycka pani klikam, kuźwa. Ja pierdzielę. Proszę pani za niska jest do tego kontuaru. Może mi pani... Aha, to czekaj, bo to... Co ja mam zrobić? Let's move to the next of your grandfather's wishes. Restore the former glory. Już to jak każda papuga. Ich się kuźwa nienawidzi, naprawdę. On pierdzieli, jak ja mam kolejkę tu. Ajajajaj, dobra. Get $30 and we'll work on the paperwork. No patrz, a pieniądze to kuźwa się same nie zbiorą. O, proszę pani, you don't want to go to restaurant, trust me. Ale dlaczego? Proszę pani, best beer in town, no dobra, już, nie pierdziel. Dawaj szklanicę, nie potłucz. Tym razem nie będziemy im serwować pół litra, bo rozlewamy. Będziemy serwować im mniej. O, 450 wystarczy. Proszę pani. Proszę bardzo. Elegancko. Dzień dobry. Witam panią serdecznie. Just give me any beer. Dobra. Już, robi się. Any beer. Jak any beer, to siuwak z Pabellusa to najlepszy beer na świecie, kuźwa. No, dobra, niech będzie. No, tyle się wlało. Ja to muszę jakoś tak, kurna, hop, wyczaić. A oni tam doją ten browar? Ty, kuźwa, piją. Dzień dobry, just give me any beer. To panu też? No dobra, nie ma problemu. Jakaś szmata by się przydała, bo trzeba powycierać tutaj, bo porozlewałem. No dobra, proszę pana. Proszę uprzejmie. Ja panu tak dam tutaj. No zobaczmy, czy pan za to też 5,20 zapłaci. Kuźwa. Dobry wieczór. Apa, please.
Proszę bardzo. No i ciśniemy. No dawaj. Hop i lejemy. Tu już mam 23,80. To nie w hit muchał. Patrzcie, co tu się dzieje. Elegancko. Zaraz mi się szklanki skończą. A, tak mogę to zrobić, patrzcie. Kurde, dobre. A te pieniądze, to jak to mogę ogarnąć? Ciekawa sprawa. A pan do toalety potrzebuje, tak? My mamy uzbierać 30 dolców. To pani tam się trochę już obzwęgoliła. Zobaczcie, to się tak robi. Dobra. A czekajcie, a jakąś tacę? Coś, cokolwiek? Gdzie ja to mogę myć? Wash. Takie tu. Patrzcie, jakie to sprytne jest. Super, fajna sprawa, pomysłowo. Czyli to nie znika, to się po prostu myje. Clean, elegancko. Pyk, tu sobie postawimy, to będziemy mieli pod ręką. Tylko, że ten stół by trzeba było też ogarnąć, nie? Przepraszam. No. Panie, kuźwa, umyj się. Dobra, super. Nie, no fajnie, fajnie. No i jeszcze dwie szklaneczki. Tylko, czy mógłbym to brać hurtem na jakiejś tacy czy coś? Bo to powiem szczerze, byłoby o wiele, wiele lepsze. I czy mogę potłuc kufle, nie? To jest też pytanie. O, jaka ładna przyszła do mnie. Dobry wieczór. Co by pani chciała? Just give me any beer. Ładniej pani wyglądała z daleka, jak się zbliżyłem, to już nie za bardzo. Dobra. Lejemy. Dobra, tyle pani wystarczy, bo pani i tak jest brzydka. Ten browar pani nie pomoże. Elegancko. Wytrzyjmy. Pani tu nie siada, bo widzi pani, że brudno. Proszę. I proszę nie rozlewać browara. Do siuwak z Pabellusa to najlepsze piwo tutaj w jajami, kuźwa, także... pani to jeszcze mało, tak? What is the meaning of life? O, pani to już zrobiona, jak pani o sens życia pyta, kuźwa, to... Pani to już się siuwaksem Pabellusa dorobiła. No to jest dla mocnych głów, ja pani mniej wleję, bo... Proszę bardzo. No i pa, kuźwa, jakie fleje. Ja tak będę latał, kuźwa, od tego kontuaru do tutaj. Co, kuźwa, wszystko mam robić, ważyć browar, sprzedawać, kuźwa, na zmywaku cisnąć. Dobra, babcia, chlej, kuźwa, bo i tak naświnisz. A się pani, kurna, ładnie doi. Patrzcie, kurna, na te wskaźniki, jak one podskakują. Dobrze jest. Left till closing the bar. Dobra. O, proszę pani, pani się wyrobi na zaklęcie? Oś, kurde. Poczekajcie, chwilę, bo mi telefon dzwoni. Dobra. Oddzwonię. Jakby co. Dobra. No dobrze, obsłużmy tutaj jeszcze, bo mamy trochę browara. From what I remember, I paid the full amount of the beer. Pa, i kuźwa wróciła łajza, ty. Po dolewkę. Dobra. Tak ci dam. Dobra. Czego? Dobra. Nie ma problemu. Bieremy. I lejemy. Trzymaj, gościu. Elegancko. No i dobra. I słuchajcie. Wy to już będziecie ostatni tutaj. No daj mi im wypić, bo ja nie wiem, jak oni... Why do I have to pay the full amount of the beer when I only get part of it? Pa, jakie kurna cwane te są, widzisz? Kuźwa. Się kapują, że im nie daje do pełna. No musicie płacić za skosztowanie siuwaksa Pabellusa.
No dawaj. Szklanki nie twoje. Już, zawijaj się. Posprzątajmy. Elegancko. Pyk. I reputation. 49 na 50. Nie jest źle. Beer income. 46,80 dolara. Jakieś tam opłaty 6 dolarów. A to te, za te szklanki, co kupiłem, nie? I total income 40,80. Myślę, że jest dobrze. Proszę Państwa, to jest demko. Poczekamy sobie na pełną wersję. Napiszcie oczywiście w komentarzach, czy Wam się podoba. A ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję. Sekcja komentarzy zawsze do Was należy, także piszcie, piszcie. No i co, trzymajcie się. Do zobaczenia, pa, pa.